Prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy odrzucają zarzuty o zamordowanie jednego z radnych partii Batkiewszczyna, Wołodymira Rybaka. Tymczasem szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych nie wykluczył działań militarnych. W przypadku zagrożenia rosyjskich interesów możliwe jest wdrożenie scenariusza z Gruzji z 2008 roku. Wołodymir Rybak najpierw został uprowadzony, następnie poddany torturom, po czym brutalnie zamordowany. Podejrzenia od razu spadły na prorosyjskich separatystów. Ci jednak zarzuty odrzucają. To prawdopodobnie zemsta, co jest w stylu banderowców. Może milicja wam coś powie. Ja nie wiem nic na ten temat. Nie widziałem go, nie słyszałem o tym. Jeśli znaleźli go martwego, może być to wynikiem działań kryminalnych czy politycznych. Pewnie to rodzaj zemsty. Może podjął się jakiejś współpracy i ktoś mu się za to odpłacił. Ale na pewno nam nie było to potrzebne. Niepotrzebne są nam żadne układy z deputowanymi. Ustalenia z Genewy nie przyczyniły się dotąd do deeskalacji napięcia. Budynki na wschodzie kraju nadal są okupowane. Co więcej, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zagroził, że jeśli interesy Rosji na Ukrainie będą w jakikolwiek sposób zagrożone, niewykluczony jest scenariusz z Gruzji z 2008 roku. Wcześniej przedstawiciele Moskwy zapewniali, że nie dojdzie do żadnych akcji zbrojnych. Mogę dać osobistą gwarancję, że oddziały nie przekroczą ukraińskiej granicy. Jednak w obliczu oświadczenia Ławrowa istnieją realne obawy pogłębienia się kryzysu. Dlatego o rozwagę apelują przedstawiciele Unii Europejskiej. Wzywam wszystkie strony do porozumienia, by jak najlepiej i w całości wypełnić umowę. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami i w interesie wszystkich stron porozumienia genewskiego jest wdrożenie tych zmian najszybciej, jak to możliwe. Ukraiński rząd liczy na wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że jeśli dojdzie do agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, zapowiedziana pomoc Stanów Zjednoczonych będzie znacząca. Mamy przynajmniej poparcie Amerykanów. Nie pozostawią nas samych w obliczu agresji. Poza pomocą militarną, Ukraina czym prędzej musi odbudować swoją gospodarkę. Rząd w Kijowie wciąż oczekuje na pomoc instytucji międzynarodowych. Mam nadzieję, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozpatrzy nasz wniosek i podejmie niezbędne decyzje do końca bieżącego miesiąca.